Cześć kochani, tutaj Afolka. Witam Was serdecznie w wyjątkowym dniu, jakim jest Międzynarodowy Dzień Lego. I z tej okazji przychodzę do Was z naprawdę dużym i wyjątkowym zestawem, jakim jest Wielka Fala autorstwa Hokusaja. Zestaw z dotychczas nieznanej mi serii Lego Art. Dotychczas nieznanej, chociaż z drugiej strony no, miałam do czynienia z budowaniem w ten sposób właśnie takich portretów w programie Lego Masters. Niestety po raz pierwszy i pod presją czasu. Tutaj jest zupełnie inaczej, bo nie musimy się spieszyć i jest to absolutnie relaksująca czynność, budowanie tego pięknego dzieła. Oczywiście mówimy tutaj o takiej klockowej replice właśnie oryginalnego obrazu, jakim jest Wielka Fala w Kanagawie. Właśnie tego autora. Jest to drzeworyt, który gdzieś tam powstał w XIX wieku mniej więcej. No i jest słynny już w tej chwili na całym świecie, więc tym bardziej cieszę się, że akurat możemy zbudować z klocków coś tak wyjątkowego faktycznie. Zestaw jest też niestety drogi, bo katalogowo kosztuje 480 zł bez grosza za 1810 elementów, co może jest i dużą ilością klocków, ale nie zapominajmy, że jednak mówimy tutaj o głównie drobnych groszkach, bo tak on mniej więcej tutaj powstaje. Zestaw jest oczywiście kierowany do osób dorosłych. Mamy tu informację na pasku, że jest dla osób od 18 roku życia. No i tak jest właśnie stylizowany razem z całym tym tutaj pudełkiem. Mamy tutaj również informację o tym, że jest dołączony do zestawu soundtrack. Po zeskanowaniu kodu QR, czy to z pudełka, czy z instrukcji, możemy sobie posłuchać niestety nie muzyki relaksacyjnej, tak jak myślałam, że może to będzie, tylko jakiegoś tam takiego, no, przewodnika po tym, jak ten obraz powstał, może coś takiego. Też szczerze mówiąc, tam się bardzo w to nie wsłuchiwałam, bo dla mnie nuda, ale no cóż, zawsze możemy samodzielnie po prostu sobie włączyć jakąś muzykę relaksacyjną, budując go, w myśl tutaj zresztą podanej nawet na pudełku właśnie zasady listen, build and relax. No i może coś w tym być. Jeśli chodzi o rzeczywiste wymiary tego obrazu, one są tutaj podane z tyłu właśnie. To jest 39 cm wysokości na 52 cm szerokości. I tutaj już mówimy o wymiarach i obrazu, i tej ramy, którą również budujemy wraz z Passepartout. Co ciekawe, wymiary wewnątrz tej ramy, czyli samego stricte obrazu, wynoszą około 25 na 38 cm, czyli tyle, ile autentycznie ten obraz w oryginale wynosi wymiaru, więc naprawdę budujemy go w miarę 1 do 1 i to jest fantastyczne. Oczywiście możemy sobie nim udekorować dom, tutaj mamy jakąś propozycję wkomponowania go do własnego właśnie domu, możemy go gdzieś powiesić i on jest też tak z drugiej strony skonstruowany, żeby nam to umożliwić. No i tutaj widzimy panią, która sobie się relaksuje, składa właśnie ten obraz, słucha muzyki pewnie na słuchawkach i jest szczęśliwa i o to też właśnie chodzi. Muszę przyznać, że ja go budowałam ze swoim mężem i myślę, że nie tylko we dwie, ale nawet i więcej osób można go budować, co jeszcze Wam później udowodnię, ale jak nie w kilka, to oczywiście samodzielnie też jak najbardziej, zwłaszcza właśnie przy muzyce. To tyle tytułem wstępu, zobaczmy co było w środku tego zestawu. W środku oczywiście instrukcja budowania, wyjątkowo wydana. Tutaj na okładce widzimy oryginalny ten drzeworyt, no, który tutaj odtwarzamy w formie klocków. Chociaż muszę przyznać, że jak oglądałam go w internecie, to w różnych miejscach czasem są i trochę inne kolory, o dziwo. Więc nie wiem też do końca, które są te oryginalne. Mam nadzieję, że ten, co tutaj widzimy, to jest ten oryginalny kolor. Możemy ją sobie też tutaj za pomocą kodu QR odtworzyć w innych językach, niestety nie w języku polskim. I w środku mamy no, też i inne informacje, nie tylko jak ten zestaw złożyć, ale również odnośnie właśnie chociażby samego, już tu paluchy zostawiłam, tego autora Hokusaja, czy właśnie faktu, że obraz ten w ogóle jest jednym z 36, które powstały w ramach cyklu 36 widoków na górę Fuji. Tak mniej więcej te obrazy wyglądały. One zyskały taką sławę, że tak naprawdę później jeszcze 10 domalował i łącznie było ich 46, tak naprawdę. Więc bardzo fajnie, że mamy tutaj tego typu informacje i możemy sobie coś więcej przeczytać, aniżeli tylko jak ten zestaw zbudować. W zestawie był również pomarańczowy separator do klocków, chociaż nie przydał mi się jakoś tam za bardzo.
worków było 15. Z 11 budujemy sam obraz, a z kolejnych budujemy ramę wraz z paspartu do niego i tak to właśnie wygląda. Te worki były fajnie też podzielone, bo były schowane też częściowo w osobny karton, który był wewnątrz pudełka, po to, żeby rozłożyć jakoś w miarę równomiernie ciężar no, w środku. A sama instrukcja tak na marginesie była zapakowana w taki kartonik, żeby usztywniający, żeby też się nam w tym wszystkim nie pogięła. I bardzo dobrze. Obraz budujemy na takich podobraziach, dostajemy ich 6, tak tutaj to wygląda. Budujemy go we fragmentach, czyli po jednym właśnie mniej więcej i dlatego też uważam, że można go z powodzeniem budować w kilka osób, bo każdy dostaje swój fragment obrazu, swoje małe to podobrazie, swój worek z klockami, bo oczywiście na każdy ten etap jest, na każde podobrazie jest dedykowany worek i sobie budować, więc my też tak właśnie z Maćkiem zrobiliśmy i to jest bardzo fajna rzecz. Instrukcja jest bardzo łatwo tutaj, że tak powiem, zaprojektowana. Zobaczcie, naprawdę praktycznie jeden do jednego, więc naprawdę ciężko się tutaj pomylić, jeśli chodzi o to budowanie. Jeszcze tu chciałam pokazać Wam, ale nie mogę akurat teraz jak na złość tego znaleźć. O, że też w razie jakby ktoś nie ogarniał kolorów, to one są numerowane, więc później na późniejszych tam etapach właśnie można się posługiwać jedyneczki, dwójeczki są cyferki. No i tak, no rama właśnie wygląda w ten sposób. No i mamy tutaj na końcu jeszcze instrukcji, oczywiście spis elementów. Na jednej stronie, bo mimo, że jest ich dużo, to one się właśnie w dużej mierze też powtarzają. Z tych ciekawszych, no to są właśnie te podobrazia. Ja tak naprawdę pierwszy raz je miałam w rękach dopiero w programie, niestety Lego Masters. Wcześniej nie budowałam z nich zupełnie niczego i bardzo się ucieszyłam, że właśnie mam okazję zbudować inaczej niż zwykle swoją konstrukcję. Tak samo jak cieszyłam się w przypadku Barakudy, że mam jakieś nowe klocki, nowe części, których nigdy wcześniej nie widziałam, które tworzą statek. Tak tutaj mamy podobrazia, które tworzą prawdziwy obraz. A tak wygląda ten obraz po złożeniu. Na początku opowiem Wam ogólnie o tym obrazie i obejrzymy go sobie z takiej odległości jak teraz. Później przyjrzymy się detalom, a na końcu oczywiście wszystko podsumujemy. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie przez ten czas. A zatem mówiąc generalnie o tym obrazie z klocków, będę tym samym mówić o oryginalnym obrazie, którego tutaj odtwarzamy, bo jest to bardzo do siebie zbliżone i myślę, że to też będzie Was ciekawiło po prostu pod kątem takim historii sztuki, powiedzmy. Jeśli chodzi o to, co tutaj widzimy, to na obrazie mamy 3 główne komponenty. Oczywiście tą wielką falę, która tutaj stanowi no, główny motyw i tytuł w ogóle nawet tego obrazu. 3 łodzie wiosłowe, to są łodzie, które w Japonii służą do transportu ryb, a także ludzi w tych łodziach. Tutaj może z daleka teraz tego nie widzicie, później się im z bliska jeszcze przyjrzymy, ale oni tutaj są i dosyć ciekawie Lego wymyśliło, jak ich odtworzyć, ale też na obrazie późniejszym może porównamy to sobie, tak to właśnie wygląda. No i górę Fuji, ona jest tutaj tak niepozornie schowana, ale tutaj jest góra Fuji, która jest no, nieodłącznym elementem całego tego cyklu 36 widoków na górę Fuji. Obraz ten dla jasności jest tym pierwszym, który powstał z całego tego cyklu i ma trochę za zadanie takiego przedstawienia nie tylko spojrzenia na tą górę, ale myślę jakiejś takiej większej filozoficznej refleksji ogólnie na temat życia człowieka, bo widzimy tutaj taką bezsilność ludzi wobec tej fali. Fala jest naprawdę duża, przez powiedzmy specjalistów szacuje się, że ma około 10 lub nawet 12 metrów wysokości i być może jest nawet falą tsunami, a jak wiemy, ci ludzie z taką wielką falą nie będą mieli żadnych szans na tym morzu, więc widzimy tak naprawdę ujęcie sceny, w której ci ludzie za chwilę pewnie zginą, utopią się po prostu na morzu, wykonując swoją normalną, codzienną pracę rybaka. A wszystkiemu przygląda się w tle góra Fuji właśnie. Góra, która jest świętym miejscem dla Japończyków, taką ikoną piękna również, która była tematem niejednej już pracy zresztą, nie tylko tego malarza, ale i innych artystów również. No i cóż tutaj po tej świętej górze, jak oni za chwilę po prostu nam tutaj zginą w tych odmętach tej wielkiej fali. Co więcej, tutaj w lewym górnym rogu tego obrazu mamy 2 napisy, one są zapisane w alfabecie kanji. Tutaj w tej białej ramie mamy po przetłumaczeniu na język polski właśnie napisane 36 widoków na górę Fuji, a tutaj w tym beżowym, że tak powiem, jest podpis po prostu Hokusaja, dokładnie jest tam napisane
spod pędzla Hokusaja, który zmienił imię na Litsu. Można się oczywiście dziwić, że aż tyle zdań, tutaj czy właśnie wyrazów w tych kilku znakach, ale tym się właśnie to kanji charakteryzuje, że jeden znak znaczy więcej wyrażeń, niż by się nam mogło wydawać. No i jeszcze, jeśli chodzi o to tło, które widzimy, takie trochę tło sosiowe, tutaj ciemne, sugeruje po prostu, że scena ta dzieje się o wschodzie słońca. Jeszcze tutaj nie mamy nocy, jeszcze tu jest ciemno, ale gdzieś tam na horyzoncie widać wschodzące słońce. To tyle, jeśli chodzi o ogólne, że tak powiem, ogólny opis obrazu. Przyjrzyjmy się jego detalom. Sposób, jaki Lego odtwarza ten obraz, jest naprawdę imponujący i stosowane są tutaj bardzo różne techniki budowania i różne klocki, których byśmy pewnie nie podejrzewali o to, że mogą tu pasować. Przede wszystkim mamy tutaj rozliczne takie białe liście, dobrze nam znane, oczywiście normalnie występujące w zielonym kolorze, tu są białe i mają za zadanie troszkę tak... no właśnie nadać dynamitki tej fali. Mamy tu również białe ptaszki, bez żadnych nadruków, ale one też tutaj nam z kolei dają wymiar ten 3D. Mamy tych ludzi, których wspomniałam. Zobaczcie, oni są bardzo śmiesznie zrobieni. Oczywiście są niebiescy, tak jak i było oryginalnie na obrazie. Nadrukowane mają te głowy, tak im wystaje, no ale też tak mniej więcej to wyglądało. Zobaczcie. No i te wspaniałe japońskie napisy, o których Wam mówiłam, tutaj widoczne w lewym górnym rogu, wyglądają następująco. Oczywiście są to piękne nadruki na klockach, żadnych naklejek tutaj nie dostaniemy. No i rzeczywiście na tym oryginale tak to wyglądało. Tutaj posłużę się może tą instrukcją, jako że mamy tutaj mowę o tym oryginalnym drzeworycie. O, zobaczcie, to są ci ludzie, nie? Więc to tak mniej więcej wygląda, no te łódki, no to też tak mniej więcej, no i ta dynamika tej fali tutaj właśnie jest odtworzona za pomocą liści i ptaszków. Naprawdę bardzo, powiedziałabym, sprytnie. Całość jest zamknięta w ramie. Rama jest w kolorze tanowym, inaczej byśmy powiedzieli może dębowym. Akurat dla mnie bardzo fajnie, bo mam dębowe takie właśnie Dobsonoma, to się nazywa meble w salonie. A otoczone jest to wszystko białym paspartu, który jeszcze nam tu powiedzmy no powiększa jakby wymiar tego obrazu optycznie, ale też ładnie to wszystko się wpasowuje. No i w tym miejscu dobrze byłoby Wam chyba pokazać tył tego obrazu, jak tutaj to wszystko wygląda od strony technicznej. A tak to właśnie jest. Nie wiem, czy teraz czegoś nie zepsułam, niestety odwracając go tak, no ale trudno. Bardzo to jest sprytne, bo zobaczcie, że sam obraz, który jest tutaj w środku, jest ładnie tutaj przymocowany tymi pinami ze wszystkich stron, ładnie to jest wszystko wpasowane, a tutaj mamy oczywiście dwa klocki do tego, żeby powiesić go normalnie na gwoździach, tak, więc jakby taki jest tutaj zamysł i dwa gwoździe dla równowagi będą potrzebne. No dobra, podsumujmy. No w mojej ocenie zestaw jest absolutnie obłędny, genialny w swoim wykonaniu i w tych detalach i muszę przyznać, że bezsprzecznie jest to najlepszy w ogóle zestaw serii LEGO Art, jaki kiedykolwiek powstał. Nigdy nie przypuszczałam, że w ogóle sięgnę po jakikolwiek zestaw z tej serii, bo po prostu mi się te obrazy nie podobały zupełnie, a tymczasem tutaj naprawdę dostajemy coś tak pięknego, że nie sposób się temu oprzeć. Mi się też udało go kupić taniej i generalnie on teraz w internecie jest gdzieś tam po 380 zł dostępny. Może Wam i Wam się uda w tej cenie go kupić, to już wtedy w ogóle bajka, bo 480 to brzmi dosyć faktycznie no, wysoko. Ale warto mieć coś takiego w domu, mi się wydaje, że po pierwsze z tej serii właśnie jakiś taki akcent pamiątkowy dość. Po drugie po prostu obraz Wielka Fala w Kanagawie jest kultowym obrazem i dla nas, dla Afoli, dla osób, które kochają klocki Lego, mieć go w formie klockowej, to jest po prostu coś też fascynującego do posiadania w kolekcji. No i poza tym uważam, że budowanie w ten sposób, budowanie portretów inaczej niż normalnie budujemy z klocków, czyli nie konstrukcje, nie budynki, nie pojazdy, tylko taką sztukę właśnie z tych doców, to jest coś naprawdę też ciekawego, co warto sobie czasem przetestować dla sportu, może tak powiem. I jeszcze na zakończenie chciałam dodać taki komentarz mój, parę słów odnośnie zapowiedzi Lego, że
wycofuję serię Lego Dots, która jest trochę podobna do tej serii Lego Arts, no bo też składamy obrazki z takich groszków. Coś czuję właśnie, że oni nie rezygnują z tej serii całkowicie, tylko właśnie ją w jakiś sposób przetransformują na tego typu obrazy, na tego typu sztukę i to Lego Art zrobi się bardziej ciekawsze niż było dotychczas i gdyby tak było rzeczywiście i tego typu właśnie pomysły będą kontynuowane, no to będę się bardzo cieszyć, ale mój portfel też pewnie mocno przy tym zbiednieje. Mam nadzieję, że moja recenzja tego zestawu się Wam podobała. Życzę Wam oczywiście również wspaniałego Międzynarodowego Dnia Lego i nie tylko tego dnia, ale generalnie każdych innych dni, które mogą być piękne właśnie budując z klocków. To tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się, kochani. Do następnego. Cześć.